Hello wszystkim z tej strony PG! Myśleliście, że to koniec? Myśleliście, że to koniec Persony 3? Właściwie to nie jest koniec jeszcze, ponieważ zostało nam... Pewna drobnostka nam została, a mianowicie... pokazanie złego zakończenia tej gry. Fajne jest to, że dopiero kurde 2 miesiące po skończeniu tego let's playa robię ten dodatkowy odcinek, że tak powiem. Ja pierdzielę, które to było. Jestem przygotowany. To było chyba to. O mój Boże, jak dobrze wrócić po raz kolejny do świata senpajów. Moment. Czy to było to? Dzisiaj Ryoji przyjdzie? Powiedz Aigis. Dobra, w takim razie... pójdę spać. Przy okazji teraz gram na klawiaturze, bo nie chciało mi się pada podpinać. Zapewne będzie to trwało tylko trochę. Tak. Gra... dialog gry jest naprawdę bardzo fajny, kiedy wszystko przyspieszasz. Tak więc no... W sumie to teraz przestanę już ten dialog przesuwać i niech najpierw powiedzmy, że będzie żył, później go zdecydujemy, że go zabijemy. Niech nas przekona. I guess my words didn't change your mind. There's still some time until midnight. I didn't want to have to show you this, but I have no choice. See? I'm not human. I will bring death to this world until I am finally satiated. Do not hesitate to kill me. I want you to think about this carefully. Is facing Nyx really the best decision? Tak. Some things in this world cannot be changed. You do not understand this yet. Memories are ambiguous. Old ones can be replaced with new ones, creating a new reality. Don't you want to end all your friends' pain and suffering? W sumie. It's up to you. You're the only one who can make this decision. Ale oni tego nie chcą, oni chcą dalej brnąć now, w to. This is your last chance. Tell me your answer. Ale wiesz co, masz rację. Walić ich zdanie. So, you understand. I think that looking to the future is a great way to live, but that doesn't mean that other ways of living are wrong. No one knows which road leads to happiness. W sumie to też jest racja. I'm glad I met you. This must be what it means to feel happy. Thanks for everything. W sumie to jestem ciekaw, jakie jest to te złe zakończenie, bo chyba nigdy go nie widziałem. I w tym momencie wszystko się zatrzymało. Wszystkie twoje myśli zaczęły znikać. Tak jak kreda na chodniku. Kiedy obudziłeś się, pokojowe dni wróciły po raz kolejny. Pokojowe miasto. Spokojne miasto, spokojne szkolne życie. No i pora roku się zmieniła. O mój Boże, jaki time skip. 3 marca. Gekukan High School, School Gates. Yo. Hey. Damn, it's cold. But of course, you never miss a day of school. To jest jak na razie podobne do normalnego zakończenia. Man, believe this year's already over. We're practically seniors now. Co ty nie powiesz? Mój rok dopiero się zaczyna. Just one more year. You think anything interesting will happen? Ah, nigdy nie wiesz. Well, seeing the current seniors makes me wonder. Seems like all they frickin' do is study. Talk about boring. No niestety będziesz musiał się przyłożyć. Is that gonna be us next year? Why do I feel like I'm forgetting something? Bo zapominasz. Hey, is that girl looking at us? Dude, she's pretty cute. How come I never noticed her before? Bo jesteś ślepy. What are you talking about? She lives in the same dorm as us. No właśnie. Junpei jak zwykle. Seriously?
What's her name then? I don't know. So then why are you giving me a hard time? Anyway, it's always crazy in the dorms this time of year, with so many people coming and going. Oh yeah, did you hear? Akihiko-senpai's moving out. You know, the captain of the boxing team. I know who he is, but I haven't really talked to him. Jechać tam czymś. Śmieciara przyjechała, czy coś, oczywiście moment idealny, nie? Mam nadzieję, że chociaż gra zagłusza to. Miss Student Council President. She's in our dorm too, huh? Dużo ludzi jest w naszym akademiku. What's up with that girl? Hey there. Are you looking at us? Is something wrong? It's nothing. Aegis wie, że zjebaliśmy na całego. She looks kind of depressed, doesn't she? Wiem, dlatego że zjebaliśmy. Wait. Do you think she might be interested in one of us? No co ty? I doubt it. Ouch. That hurts. Kopniak w jaja tak nie boli. Gekugan High School Auditorium. Next, a word from the valedictorian. From Class D, Mitsuru Kurijo. To też jest podobne. This last year, I accepted an important responsibility as student council president. When I first addressed you from this podium, I spoke to you all about seizing opportunity while you had the chance. Well, it must have been fate that intervened and gave me an important reminder of this. As many of you may know, my father unexpectedly passed away due to illness. To tell you the truth, after losing my father, I also lost much of my self-confidence. You see, I had overestimated my ability to handle everything alone. Few people can be that strong. There are times when we cannot stand without the support of others. Coś w tym jest. After my father's death, I received kind words from many people. You all taught me the value of allowing yourself to be cared for and protected. I would like to continue going forward with the support of those around me. For us graduates, it was truly an honor to share the last 3 years with all of you. Thank you so much for those wonderful years. She seems kind of bum, doesn't she? I guess even presidents cry too. Jest tylko człowiekiem. Hey, where's that girl? What are you talking about? You know, the girl we saw the other day. Na dachu. I assume she'd be here. Oh, her. Well, there's a lot of people who aren't here. Actually, I'm surprised you didn't skip. Heh, I thought about it. Anyway, next year will be our turn. What have you got planned, Yucatan? College? I haven't really decided yet. What about you? No, mam plan, ja już w szkole wyższej jestem. Oh, really? Why? Oh. You know how the president was crying? Well, I can sort of relate, since my dad passed away too. But that stuff she said about seizing opportunities? Give me a break. We're only in high school. I mean, yeah, it's important. But can it wait a few years? Well, at least one of us knows what he wants. You seem to be getting along pretty well with a certain someone, if you know what I mean. What are you talking about? Never mind, Yucatan. It's guy talk. Huh? But anyway, there's really no hurry to decide what we want to do with our lives, right? No raczej nie, jeszcze trochę czasu zostało. I mean, high school's hard enough as it is. Yeah, I can agree with that. Here's what I think. Sometimes you're better off not knowing. As they say, ignorance is bliss. Kurde. Besides, you can't always be thinking about the future. In the end, it doesn't matter as long as you're happy. You've got to live in the moment. Carpe diem, right? Yeah, I guess so. Woo, that was some speech. To be honest, I'm not that strong of a person. Nikt nie jest chyba. That's why I get worked up so easily. It's hard to explain. It's just the way I am. Hey, I know where you're coming from. Thinking about stuff like that just gives me a headache. So I try to avoid it as much as possible. Now that's the Junpei we all know and love. No, ale kiedyś będziesz musiał to skonfrontować wszystko. Everyone's so uptight these days.
They just need to chill out. You know, take it easy for a change. What are you gonna do if that plan backfires? Well, that'll be that. But for now, let the good times roll. Karaoke, anyone? Let's celebrate our future. Ale ja nie śpiewam. A graduation party, huh? I'll go if he goes. Yukari patrzy na ciebie i się uśmiecha. Well, in that case, I won't take no for an answer. I'll buy you a drink, alright? Wygląda na to, że nie masz wyjścia. Co zrobisz? Dobra. O! Proszę bardzo, ludzie. Oto złe zakończenie Persony 3. A skąd wiem, że jest złe? Bo poszedłem śpiewać do karaoke, kurde. Tak więc no, jako że ten teraz ending będzie się przesuwał, to czas na ogłoszenia parafialne. Tak więc no, przepraszam, że przez wakacje nie było żadnych let's playów na moim gameplayowym kanale, ale hej no, byłem zajęty streamami, że tak powiem. I streamy naprawdę zajmowały mi bardzo dużo czasu, jeżeli chodzi ogólnie o pracę nad YouTube'owymi filmikami. Ale hej, zaczął się rok szkolny i wszystko powróci do normy. I tak, wczoraj, albo raczej dzisiaj, zaraz, 45, 40 coś minut po północy, udało mi się skończyć Personę 4! Jej! Tak więc no, jednak od razu Persony 4 nie będę robił teraz. Przed Personą 4 będzie inny JRPG, więc no, mam nadzieję, że będziecie na niego czekać. Ci, którzy byli na streamach, będą wiedzieć, o co chodzi. A dla tych, którzy nie byli, to powiem, że kolejnym let's playem będzie Final Fantasy X. To już jest na 100% pewne. Ponieważ no, to jest gra, którą też chciałbym oletsplayować dla was, bo to jest coś naprawdę bliskie mojemu sercu. To jest naprawdę zarąbista gra, uwielbiam ją. Chociaż jest taka trochę... ludzie różnie mówią na jej temat, ale mnie to nie obchodzi. Ja uwielbiam tą grę, więc mam nadzieję, że będziecie czekać. Tak, Lisa oczywiście powróci. Supremeiro Galaxy oczywiście też będzie, ten odcinek chyba będzie dość krótko trwał, ale dobra, nieważne. No i tak, tak jak powiedziałem, wszystko powróci do normy. I tak, jeżeli chodzi o El Pass Persony 4, no muszę was od razu uprzedzić, że jeżeli chodzi o jakość, to no, starałem się trochę coś z tym zrobić, ale jeżeli chodzi o jakość zgrywania z konsoli poprzez Elgato HD, nie jest zbyt zadowalająca, szczerze wam powiem. Kolory są takie trochę szarowate, ale to można poprawić w poście oczywiście. Ogólnie wszystko takie trochę spikselizowane, co jest normalne, ponieważ no, PS2 jest... nie jest konsolą HD, no nie, a takie ustrojstwa jak Elgato są bardziej przyszykowane na nagrywanie gameplaya z konsol typu PlayStation 3 albo Xbox 360 i tak dalej, no nie. Ale tak czy owak, no, myślę, że z tym, co się bawiłem, z tymi całymi ustawieniami, myślę, że będzie coś zadowalającego z tego. Tak więc no, zobaczymy, jak zacznę tego let's playa z Persony 4, zobaczymy, jak wszystko będzie wyglądać. Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni z tej jakości. Tak więc no, co mogę jeszcze powiedzieć? Bo nie chcę zostawiać tej piosenki podczas tego endinga, bo nie chcę, żeby mi nic zablokowali. Chociaż chyba Atlus nie blokuje specjalnie filmów, jeżeli jest muzyka z gry i tak dalej. No i ten, dużo też ludzi chce, żebym zaczął Personę 5, no nie? Ale no, Personę 5 niestety najpierw muszę obczaić, ale myślę, że uda mi się ją obczaić. Nigdzie w sklepach nie ma, to zrobię, kurde, mój pierwszy samodzielny zakup w internecie.
to będzie Persona 5. No, no oczywiście Personę 5 też będę musiał najpierw ukończyć, nie? Ale kiedy to się stanie, nie mam zielonego pojęcia, bo Persona 5, z tego co wiem, jest jeszcze, kurde, dłuższa od trójki i czwórki razem wziętych. Co się, kurde, dzieje? Przestań lagić, kurde. Oczywiście, że będziesz lagować, bo, kurde, OBS jest do niczego. Albo raczej mój komp jest do niczego, ale dobra. Tak czy siak, no. Dobra, muzyka dalej idzie. Kurde, lubię tą muzykę, naprawdę. Ale nie będę jej śpiewał, ponieważ no, dlatego że... no i tak, co mogę jeszcze powiedzieć? No, elpy powrócą, nie? Jeżeli chodzi o rozkład jazdy, to myślę, że... No, w pierwszym półroczu do świąt będę miał tylko jeden dzień na nagrywanie let's playów i w ogóle wszystkiego. Ale potem się to zmieni, ponieważ odpadnie mi poniedziałek oraz piątek. Tak to w czwartki będę mógł tylko nagrywać. Tak, a w następnym półroczu i w poniedziałki i piątki, więc wszystko będzie luz, będę mógł częściej to robić. No, ale hej, myślę, że będzie zarąbiście. Tak więc no. Ogłoszenia parafialne się skończyły, bo piosenka też się skończyła. No. O, ten odcinek nawet, kurde, nie będzie trwał 20 minut, ale zapiszę nowe dane. Dobra. Tak więc no. Dobra, jest. Możemy powiedzieć, że teraz to już definitywny koniec z Personą 3. Więc no... Naprawdę, jeszcze raz powiem, mam nadzieję, że wam się podobał. Całość let's playa wam się podobała. Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście. Dziękuję za te wszystkie miłe słowa pod ostatnim odcinkiem. Naprawdę, czytając takie coś, to po prostu aż człowiek podnosi się na sercu. Tak więc, no, to ja będę się z wami żegnał. Na razie wszystkim.